Jedni siedzą, inni zaś tańczą. I to jak? To kolejne wydarzenie przygotowane w ramach majówkowych atrakcji w Krośnie Odrzańskim. I choć pogoda nie dopisała, organizatorzy znaleźli sposób. Są to pojedynki tancerzy. Po prostu któryś z tancerzy lepiej zaprezentuje się widowni, jury, ten wygrywa. Ponieważ pogodę mamy taką, jaką mamy, skejtowiska, czyli pokazu skejtów nie mogliśmy zorganizować, przenieść do hali również nie, dlatego postanowiliśmy chociaż wesprzeć tancerzy naszych, dlatego ta impreza odbywa się właśnie w hali. I udało się! Takie wydarzenie mogło się podobać. Myślę, że to jest fajna rozrywka dla ludzi. Jest dużo osób, które interesuje się tańcem. Moja córka chodzi na etno już trzeci rok, także jest zafascynowana tym i mam nadzieję, że to będzie trwało. Bardzo nam się podoba, bardzo się ucieszyliśmy, kiedy zobaczyliśmy informację, że będą te tak zwane bitwy uliczne. No niestety pogoda taka, jaka jest, no nie sprzyja. Miało to się odbyć na dworze, ale szybka informacja, że odbędzie się na hali sportowej, także jesteśmy i bardzo się cieszę, że przyszliśmy. Tym najmłodszym również się podobało. Są fajne, że można sobie tam potańczyć, a ja też sobie tańczę, jak jestem tam na tych takich, gdzie są te krzesła, no to ja tam sobie też tańczę, jak sobie tak staję i tańczę sobie. Fajne jest bardzo. A co najbardziej Ci się podoba? Jak dziewczyny tańczą. Chciałabyś tak razem z nimi tam zatańczyć? Tak. Dziewczyny tego dnia dały czadu. Ale panowie, także. I to właśnie panowie pokazali moc. Zwycięzcą w grupie starszych uczestników został bowiem Daniel Olearczyk, wspierany m.in. przez przyjaciółkę, która zajęła z kolei piąte miejsce. No, Daniel ogólnie ma bardzo dużo osiągnięcia. Teraz trenuje w szkole w Zielonej Górze. Jest ogólnie bardzo dobry, trenował u nas, ale właśnie się przeniósł. No i bardzo mu gratuluję, bo to naprawdę świetny tancerz. Co o młodych uczestnikach bitwy sądzą członkowie jury? Kasia, Angelika i Patrycja. To trzy damy, które oceniały tancerki i tancerzy. Uważam, że poziom jest wysoki, ponieważ kojarzę tych tancerzy, oni ćwiczą bardzo długo i bardzo ciężko, często i starają się i to widać. Bo znam ich trochę, jak byli jeszcze mniejsi i widzę, że jest duży progres. Fajnie, że im się udaje i że chcą, bo to jest najważniejsze. Mają taką raduchę z tego, co robią, a chyba o to chodzi. Dokładnie, o to chodzi. Tanecznym krokiem kontynuujemy nasze majówkowe wydanie serwisu.